Ja i moje koleżanki bardzo często oglądamy Kartofliska TV. Teraz twoja kolej. Czy można wytrzymać 4 miesiące bez miesiączki? Ale rzeczywiście, poprzednia kartofliskowa była w listopadzie, teraz w marcu. Nie ma żadnego problemu. No dobra, najwyższa pora wreszcie podsumować ten jakże burzliwy okres. Co działo się podczas kartofliskowych wojaży? Zapraszam. A zaczynamy od prawdziwego hitu. Po drobnych zawirowaniach medialnych Taniec z Gwiazdami już nie jest tam, gdzie kiedyś. Taniec z Gwiazdami, ten prawdziwy, jest teraz, proszę Państwa, na kartofliskach. Bez zbędnego przedłużania zaczynamy nasze tańce. Jako pierwsi zatańczą dla Państwa kibice niemieckiego klubu Babelsberg. Będzie to typowy taniec niemiecki. A teraz pora na tańce z południa Europy. Zobaczmy, jak teraz tańczy się we Włoszech. A na Bałkanach co się dopiero tańczy? Zobaczmy na fragmenty serbskich tańców ludowych. Teraz pora na taniec towarzyski z Polski. Zatańczą dla Państwa kibice Legii i kibice z Białegostoku. Nadal pozostajemy na parkiecie, ale zmieniamy nieco konkurencję. Teraz zobaczmy, jak tańczy się podczas spotkań koszykówki. Przed nami Zorba w wykonaniu kibiców Salonik. Ponowna wizyta w Serbii. Zobaczmy, jak tańczy się na meczach Cveni Zvezdy. Chciałem również sprawdzić, jak na meczach koszykarskich tańczy się w Polsce. Wiadomo, że w Polsce w kosza najlepiej grają w koszalinie, ale nie udało mi się tam dotrzeć. Sprawdzałem, jak to jest na meczach drugiej ligi koszykówki pań u nas w Warszawie. U nas zamiast tam niepotrzebnie tracić energię na jakieś tańce, wali się po prostu z ryja i tyle. Wszyscy z ryja! To nie śpiewa, tańcowuje! To tyle, jeśli chodzi o taniec z gwiazdami. Na pewno będziemy wracali do tej tematyki. A teraz kolejny hit, piłkarski diament. Zacznijmy od tych diamentów nieco mniej oszlifowanych. No dobra, to teraz zobaczmy takie właściwe diamenty. Ja pierdolę. O kurwa! A prawdziwym turbokozakiem jestem ja, za to w jaki sposób udaje mi się nagrywać bramki. Zobaczcie, jak nagrałem trafienie zawodnika Balkana Mirejewo podczas meczu trzeciej ligi serbskiej. Teraz coś dla prawdziwych zboczeńców, czyli kącik seksualny.
Najpierw zobaczmy, w jaki sposób dmucha się obecnie lalki we Włoszech. Kibice jednej z piątoligowych drużyn przybyli na spotkanie z elegancko nadmuchaną lalą. Kolejna pozycja w naszym seksualnym kąciku to okrzyki rozkoszy, które słychać na stadionach w momencie, kiedy padają bramki. Zobaczmy kilka takich momentów. Był taniec z gwiazdami, był piłkarski diament, teraz pora na jak oni śpiewają. Dziś poznamy możliwości kibiców maltańskiej drużyny La Valletta, a możliwości są naprawdę ogromne. To najlepiej na świecie dopingująca grupa kibiców w trakcie przerwy. W czasie meczu na trybunach cisza, nie śpiewają nic. Ale w przerwie bardzo chętnie. Jako że moja miesiączka to bardzo kulturalny program, więc inaugurujemy dzisiaj kącik Savoir Vivre. Przepraszam bardzo, czy ma pan może ogień? Tak, proszę. Dziękuję. Już oddaję. Zobaczmy, jak należy zachować się w momencie, kiedy zawodnik, na przykład czarnoskóry zawodnik AC Milanu, podczas derbów z Interem dostaje czerwoną kartkę. Jakie dźwięki należy z siebie wydać? Zdarzają się takie sytuacje podczas meczów piłkarskich, że nawet osoba asystenta sędziego głównego spotkania nie jest zadowolona z pracy, którą ten sędzia główny wykonuje. Jak wówczas należy się zachować, aby tego arbitra głównego nie urazić? Podczas spotkania glinianka Amur Wilga asystent na linii wybrał dosyć ciekawą opcję. Powiedział głównemu, że pierdoli takie sędziowanie i rzucił chorągiewko. Czy słusznie? Cała kartofliskowa działalność to oczywiście nie tylko rozrywka, inne pierdoły, to oczywiście również działalność bardzo poważna. Biorę udział czasem w różnych targach, w różnych konferencjach. Jedną z takich poważniejszych imprez było spotkanie biznesmenów w Belgradzie. Belgrade Business Weekend. Here in Belgrade, it's all about business. Double B. B is for Belgrade, and another B is for business. Investors, producers, top managers, everyone is here. Z całego Belgrade Business Weekend najbardziej zapamiętam chyba ciepłe powitanie. To było coś. What I love is a warm welcome. Is the best place for serious business negotiations. Później było sympozjum naukowe w Salonikach, które było połączone ze zlotem fanów filozofii, a konkretniej Arystotelesa. Tam też mi nie mogło zabraknąć.
Yes, Radoslav, Aristotelis was definitely right. You believe in Aristotelis. A teraz pora na kącik architektoniczny. Zobaczmy, jakie są teraz światowe trendy, na przykład w konstrukcji płotów. Bardzo urzekło mnie dzieło młodych serbskich architektów, którzy swoją pracę zaprezentowali na stadionie piątoligowej drużyny z Maja. Prawdziwe perełki mamy również w Polsce. Ja odkrywam je czasem przypadkowo. Postanowiłem wybrać się na mecz 8 ligi w okolicy Ozorkowa. Dotarłem na stadion, okazało się, że meczu nie ma, ale za to zobaczyłem stadion. I to jaki? Kolejną ciekawą serbską konstrukcją jest stadion Voždovac. Jest to drużyna, która występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jest to stadion słynny, położony na dachu centrum handlowego. A obiekt charakteryzuje się tym, że ma kilka takich punktów, z których widać zaledwie połowę boiska. Przez te ostatnie miesiące nie mogło oczywiście zabraknąć odrobiny lansu. Wystąpiłem na przykład w greckiej telewizji podczas podsumowania jednej z kolejek piątej ligi. Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, τελείωσε το πολύ μεγάλο παιχνίδι που είχατε παρακολουθήσει εδώ στο γήπεδο του Φίνικα. Ο Φίνικας Καλαμαριάς με τη νίκη μεσημερίου, τελικό αποτέλεσμα 0-0 από το Στέλιο Ζαφυρίου που ήταν στη σημερινή περιγραφή. Muszę przyznać, że rzeczywiście ten występ zrobił niemałe wrażenie na widzach. Jeżeli tak moja kariera w Grecji, w greckich mediach będzie rozwijać się w takim tempie jak dotychczas, to ja niedługo będę musiał skorzystać z jakiejś firmy ochroniarskiej, przebywając tam. No ale mam już jedną taką na oku. Super Security. Na meczach Arisu Saloniki taką wypatrzyłem. Pora na dział praca. Dla osób, które nie mają zatrudnienia, a które posiadają umiejętności greenkeepera, czyli potrafią przygotować murawę do spotkania piłkarskiego, polecam zaoferowanie swoich usług w Portugalii. Tam na meczach niższych lig mają takie drobne problemy z utrzymaniem zielonej nawierzchni. No a teraz będą skandale, bo skandalem niemalże nie zakończył się mecz pierwszej ligi maltańskiej po tym, jak zawodnik jednej z drużyn, strzelając swojego setnego gola podczas występu w lidze maltańskiej, bo to był Brazylijczyk, zawodnik dostał w nagrodę zaraz po strzeleniu bramki koszulkę okazjonalną. No i on tę koszulkę postanowił rzucić w trybuny. I to na szczęście zakończyło się tak, jak się zakończyło. Niewiele brakowało, a publiczność pobiłaby się między sobą o tę koszulkę. Na koniec zapraszam Państwa na prawdziwy rarytas. Kartofliskowy kącik gówniany na meczu piątej ligi włoskiej w Gorgonzoli, czyli w tej miejscowości, gdzie produkuje się te śmierdzące sery. Podczas każdego kontaktu z piłką bramkarza drużyny gości, kibice gospodarzy krzyczeli merda, co oczywiście oznacza gówno. Ciekawy zwyczaj. Zobaczmy, co ciekawego można spotkać na trybunach trzeciej ligi serbskiej. Jakby ktoś miał jeszcze kiedyś ochotę na takie gówno,
to ja zapraszam do subskrypcji kartofliskowego kanału na YouTubie. Zapraszam na fanpage na Facebooka, zapraszam również na Twittera. Tam pojawia się mnóstwo naprawdę bardzo istotnych ciekawostek. No i tyle. Do zobaczenia.